Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Uroczystość Matki Bożej Różańcowej, oddajmy się w jej opiekę. O Najświętsza Dziewico, wyjednaj nam miłość do krzyża, byśmy uczestniczyli w katuszach i cierpieniach Jezusa. Ty, któraś pierwsza w sposób doskonały zachowywała Ewangelię i to z całym radykalizmem, któraś uczyniła to wcześniej, nim została napisana, wyjednaj nam tę łaskę, byśmy zawsze byli blisko Pana. O Maryjo, wyjednaj nam i tę łaskę u swego Syna, byśmy mogli ułożyć całe nasze życie według pragnień serca Bożego. Byśmy mogli całe nasze życie wewnętrzne ukryć w Nim. O Najdroższa Matko, spraw, byśmy tak ściśle zjednoczyli się z Jezusem, by żadna moc, żadna rzecz tego nędznego świata nie mogła nas od Niego odłączyć. O Maryjo, spraw, byśmy zawsze byli blisko tej nieskończonej miłości Jezusa. Byśmy zawsze byli Synami Bożymi wśród tego świata. Amen. Na zakończenie bardzo serdecznie pragnę podziękować Wam wszystkim, którzy dzisiaj braliście udział w tej uroczystości uczci Matki Bożej Różańcowej. Niech ona wyprasza każdemu z Was potrzebne łaski. A na pamiątkę tej naszej wspólnej modlitwy, gdy będziemy wychodzić, tam na stoliku są pozycje, jest książka apostołka Łodzi o naszej patronce, świętej Matce Urszuli Leduchowskiej. Są przemówienia Ojca Świętego, naszego arcybiskupa seniora, wiele ciekawych zdjęć, więc można zabrać jako pamiątkę tego dzisiejszego naszego wieczoru. A teraz przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.